Kim był Franek Kluski. Tekst Wojciecha Chudzińskiego o ostatnim wielkim medium fizycznym XX wieku. Był ostatnim wielkim medium fizycznym XX stulecia. Nigdy nie przyłapano go na oszustwie, a sławy naukowe przyznawały, że to, co czyni na seansach, może nadwyrężyć dobre samopoczucie niejednego sceptyka. Franek Kluski, prawdziwe nazwisko Teofil Modrzejewski. Człowiek wykształcony, bankier, pisarz i dziennikarz, w swoich czasach nie przyciągał takiej uwagi tłumów jak inne media, Daniel Douglas Holme, Eusapia Palladino czy Rudy Schneider. Seanse z jego udziałem trwały zaledwie siedem lat, dlatego pozostałby pewnie postacią nieznaną, gdyby nie książka podpułkownika Norberta Okołowicza Wspomnienia z seansów z medium Frankiem Kluskim, wydana w 1926 roku. Zawierająca blisko sto zdjęć i ogromną liczbę wypowiedzi naocznych świadków. Spokojny i zamknięty w sobie kluski, będąc dzieckiem, doświadczał ponoć wyjść poza ciało i widywał zmarłych krewnych oraz duchy zwierząt. Również inne dzieci w jego towarzystwie mogły oglądać widma z światów, co wywoływało u nich podszytą strachem niechęć do Franka. W 1918 roku 46-letni Modrzejewski przypadkiem trafił na seans innego sławnego medium, jana guzika. Wówczas obecni tam goście zorientowali się, że jest osobą sensytywną i zaczęli przeprowadzać eksperymenty, które przeniesione na grunt naukowy z czasem dały obfity plon. Liczba osób, jakie wzięły udział w spotkaniach z kluskim ostatecznie sięgnęła kilkuset. Byli to ludzie najróżniejszych profesji profesorowie wyższych uczelni, wojskowi, zawodowi iluzjoniści i badacze mediumizmu. Wśród tych ostatnich najbardziej znani profesor Charles Richet, laureat Nagrody Nobla z 1913 roku, profesor Gustav Geley, dyrektor Instytutu Matapsychicznego w Paryżu, profesor Camille Flammarion, popularny francuski astronom, oraz Hewett Mackenzie, honorowa dyrektor brytyjskiego Kolegium Psychic Science. W gronie polskich parapsychologów znaleźli się między innymi inżynier Piotr Lebidziński, Prosper Szmurło, założyciel i prezes Polskiego Towarzystwa Psychofizycznego, a także lekarze Ksawery Watraszewski i Tadeusz Sokołowski. Jako, że fenomen Kluskiego przyciągał szeroką publiczność, stając się w Warszawie wydarzeniem towarzyskim, na seansach z jego udziałem nie zabrakło postaci znanych ze świata polityki, kultury i biznesu. Wymieńmy na przykład Józefa Piłsudskiego, Józefa Beka, Tadeusza Żeleńskiego i Juliusza Osterwę. Uczestnicy tych spotkań byli dobierani w sposób przypadkowy, a jednak większość z nich zgadzała się w jednym: mieli do czynienia ze spektaklem, którego nie da się stworzyć za pomocą trików i zręczności rąk. Seanse z udziałem kluskiego organizowano w różnych miejscach, przy czym co istotne również w jasnym świetle lamp. Ogółem odnotowano ponad 800 manifestacji paranormalnych, a regułą stało się, że obecni na sali ludzie w ukazujących się zjawach rozpoznawali znane sobie, nieżyjące osoby. Pojawiały się pod postacią mgły, stopniowo przybierały kształty i stawały się bardziej widoczne, z takimi szczegółami jak zmarszczki oraz zarost. Pisał obecny przy tych wydarzeniach Władysław Felix Pawłowski, profesor aerodynamiki na Uniwersytecie w Ann Arbor, który, znajdując się pod silnym wrażeniem tego, co przeżył w Warszawie, opublikował entuzjastyczne sprawozdanie z seansu. Kilka manifestacji występowało jednocześnie, a często miało się wrażenie duchowej obecności wielu innych, dodawał zaskoczony. Naukowiec odnotował, że zjawy ukazywały się w pewnej odległości od Kluskiego i podczas gdy niektóre z nich chodziły w zwykły sposób, inne unosiły się nad głowami siedzących. Te, które mogły mówić, robiły to w języku, jakim posługiwały się za życia. Było rzeczą oczywistą, że dysponują umiejętnością czytania w ludzkich umysłach, ponieważ precyzyjnie odpowiadały na pytania wyrażane w myślach. Niektóre wybierały komunikowanie się przez stukanie, a głosy tych, które przemówiły, opisywano jako doskonale czyste i o normalnej głośności, lecz brzmiące jak głośny szept. Dla spirytystów liczył się fakt, że podczas niektórych mediumicznych manifestacji kluskiego pojawiały się widma zwierząt. Stanowiło to przeciwwagę dla przekonania, że po śmierci egzystują wyłącznie istoty ludzkie. Uczestnicy seansów byli świadkami ukazywania się zjaw różnych naszych braci mniejszych. Pewnego razu pojawił się pies, który uzyskawszy fizyczny kształt, wskoczył na kolana jednej z osób. Innym razem, przypominający jastrzębia ptak, bijący skrzydłami o ściany i latający po pokoju. Tę niezwykłą manifestację udało się utrwalić na kliszy fotograficznej. Podobne obserwacje przydawały wagi wierzeniu, że łączące nas ze zwierzętami więzy uczuciowe nie zostają przecięte w chwili śmierci. Kilku ludzkim zjawom, jakie pojawiły się podczas eksperymentów, towarzyszył czworonożny przyjaciel, który odszedł w zaświaty już po śmierci swojego pana. Dokonywane przez Kluskiego manifestacje potwierdzały, że wszyscy nasi ulubieńcy przeżyją własny zgon. Na przykład jedna z materializacji przypominała lwa, który chodził dookoła, smagał ogonem meble i pozostawiał za sobą silny gryzący zapach. Inna, nazywana pitekantropem, wyraźnie zaznaczała swą obecność przesuwając meble i próbując obecnych lizać po twarzy. Niekiedy sesje trzeba było kończyć przed czasem, ponieważ atmosfera stawała się zbyt gorąca. Pawłowski opisywał jak pitekantrop złapał za rękę pewną damę, a potem jej dłoń przyłożył sobie do twarzy. Tak ją to przeraziło, że straciła nad sobą panowanie i zaczęła histerycznie krzyczeć. Widma spełniały prośby dotyczące przesunięć sporych rozmiarów mebli, czyniły to szybko i bez wysiłku. Jedna ze zmaterializowanych postaci poruszyła nawet ciężki posąg wykonany z brązu. Dr. Gustav Geley z Paryskiego Instytutu Mata Psychicznego relacjonował. Wszystkie oglądane przez nas zjawy sprawiają wrażenie osób prowadzących zwykłe życie. Pawłowski przytakiwał z ochotą, dodając: Chodzą wokół gości, uśmiechają się, poznając znajomych i ciekawie spoglądają na tych, których widzą po raz pierwszy. Opisanym materializacjom towarzyszyły wirujące światła, aporty rzeczowe, oraz trudne do zidentyfikowania hałasy i zapachy. Kluski z powodzeniem używał pisma automatycznego, bywał też widywany w dwóch miejscach naraz. Te niezwykłe manifestacje występowały również w świetle dziennym, gdy medium wykonywało zwykłe, codzienne zajęcia. Pawłowski wspomina, jak chodząca po pokoju Kluskiego pewna samoczynna materializacja uniemożliwiała mu zaśnięcie. Co interesujące, wykonane testy wykazały, że w pomieszczeniach, w których odbywały się seanse, dochodziło do nagłego spadku temperatury. Ustalono także, że gdy w pobliżu medium znalazł się kompas, jego wskazówki poczynały kręcić się jak szalone. Jednak do historii mediumizmu Modrzejewski wszedł dzięki dowodom materialnym na obecność produkowanych przez siebie zjaw. Są to wykonane w parafinie odciski, z których część przetrwała do dziś. Przechowuje się je w zbiorach Instytutu Metapsychicznego w Paryżu. Jak przebiegał ten proces? Otóż zjawę nakłaniano do zanurzenia kończyny w wanięce z roztopionym woskiem. Kiedy potem znikała, odchodząc w inny wymiar, w pokoju pozostawały puste w środku formy, poświadczające fizyczną obecność gościa. Były one doskonałe w każdym szczególe i dawały dowód nie tylko materializacji, ale i dematerializacji zaświatowego wizytanta. W 1921 roku francuscy badacze potajemnie wprowadzili do płynnej parafiny rozpuszczalny cholesterol, by upewnić się, że każdy odcisk powstał w czasie, gdy przeprowadzano eksperyment. Po dodaniu kwasu siarkowego parafina stałaby się czerwona, a w końcu ciemnobrunatna i w ten sposób można by rzecz ostatecznie zweryfikować. Risze pisał, że podczas seansu on i Gelei trzymali kluskiego za ręce, a później odkryli, że w ustawionej w drugim końcu pokoju wanience zostały odciśnięte zmaterializowane dłonie i stopy dziecka. O tym fakcie byli zmuszeni stwierdzić, iż to badanie daje niezbite naukowe dowody na materializację ektoplazmy. Jako naukowiec, Risze uważał taką koncepcję za czysty absurd, lecz dodawał. Tak, to absurd, ale cóż z tego, kiedy to prawda? Kluski był w stanie dokonać materializacji zjaw przy zastosowaniu najbardziej surowych procedur, a więc nawet wówczas, gdy pozostawał nagi albo sens z jego udziałem, przebiegał w jasnym oświetleniu. W niektórych przypadkach zjawy przybywały zaopatrzone w światło lub podnosiły tak zwane świecące tabliczki, żeby ludzie mogli im się lepiej przyjrzeć. Jedno z często goszczących widm miało zwyczaj w paranormalny sposób oświetlać gości siedzących przy stole. Możliwości mediumiczne Kluskiego nie ograniczały żadne stosowane przez badaczy środki kontroli. Jedyne problemy, jakie od czasu do czasu odnotowano, wiązały się ze stanem zdrowia Modrzejewskiego oraz z panującymi akurat warunkami atmosferycznymi. Istotne kłopoty sprawiały burze. Zaobserwowano również, że gdy Kluski cierpi na jakąś fizyczną dolegliwość, wywołowane przez niego materializacje mają wyraźnie mniejsze rozmiary. Po takich seansach zdradzał oznaki wyczerpania. Nie mógł spać i wymiotował krwią. Niektóre z tych objawów, jak przypuszczano, były konsekwencją ran odniesionych w pojedynku. Serce siedemnastoletniego Modrzejewskiego przeszyła na wylot kula wystrzelona z pistoletu. Podczas gdy wiele znanych mediów ograniczało się do wywoływania takich zjawisk, jak dobywający się z nieznanego źródła zapach, odczuwane przez uczestników seansu dotykanie, nagłe podmuchy wiatru czy potrząsanie tamburynem bez kontaktu z instrumentem, Kluski zdawał się ukazywać umiejętności pochodzące jakby z wyższego poziomu mediumizmu. Dobrze udokumentowane, niesamowite zdolności tego człowieka stanowią Twardy orzech do zgryzienia dla sceptyków i przeciwników parapsychologii. Krzysztof Boruń, pisarz i badacz zjawisk mediumicznych, kwestię tę ujął tak. Przy najdalej posuniętym sceptycyzmie i nieufności do mediów nie można znaleźć żadnych konkretnych podstaw, aby podejrzewać Modrzejewskiego o mistyfikację, a świadków jego wyczynów o naiwność. Teofil Modrzejewski był ostatnim wielkim medium fizycznym XX stulecia. Dodaje Boroń. Wraz z jego odejściem kończy się okres rozkwitu mediumizmu materializacyjnego, znamienne, że po II wojnie światowej nie słyszy się już o tej klasy mediach, czytała Agnieszka Krzemień.